tu się robi zakwas z buraków. Oczywiście zakwas z buraków, które sam wyhodowałem w garnku, który sam przyniosłem z Szabreksu. Ale przejdźmy do paczki, która dzisiaj przyszła. Marcin z kanału Tam na Dnie, wariot, przysłał mi paczuchę, a w paczuszce, zobaczcie, demontażyk, kurde, ciężkie to, Marcin, fajne. Nie wiem, co to jest, coś do telewizora, to mi się nie nada. Wiadomo, dla pieniędzy to zdemontujemy. Patrzcie, co ten wariot tu przysłał. A dokładnie jedna wielka naklejka i wyląduje zaraz na Fabii. Elegancko, kurde, fajna. Lecimy dalej. Tu wiem, co tu jest. Kapselki. Z nadmorza. Ale tego nie widziałem. Marcin przysłał taką piękną PRL-owską lampę. Taka imitacja lampy naftowej. To jest do naprawy. To nie jest żaden problem. Superaśnie. Słuchajcie, 1987 rok, Polam Wieliczka, no i wszystko w temacie, pewnie Polam Wieliczka już dawno nie istnieje. Kurde, Marcin, bardzo ci dziękuję, jeszcze na kapselki zerkniemy. Patrzcie, jeszcze z morskim piachem, kurde, jodem czuć, Marcin, aleś mi tu jodu przysłał. Elegancko, na tych mi najbardziej zależy, bo tego jest masa różnych odmian. Kurde, jestem sadzą ubrudzony troszkę. Masa różnych, o i patrzcie, Bosmany, tego chyba nie mam. Tego widzę, że na 100% nie mam. Pięknie, ale będzie w czym przebierać. Kurde, naprawdę, o super, tego na 100% nie mam. No u nas nie ma Bosmanów, graj w kolory. Kurde, ale ja lubię w tym grzebać. Dzięki, Marcin. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Oczywiście Darka również. I zapraszam na film. I tak, moi kochani, miały być wykopki, ale widzicie, co się stało. Opady, opady, brak wysokich temperatur. Wszystko jest zalane. No ale nic, spróbujemy coś wykombinować. Maniek, kłoniu, chodź. To jest wariot. Poleciał cwałem. Maniek! Maniek! Chodź tu, wariucie, chodź tutaj! Ty jesteś szpir. Ty się kiedyś zabijesz, Maniek. Ty się kiedyś zabijesz. Chłopie! On się nigdy nie zatrzymuje. Ale wariat. Także co, dzikość, ale czuć już jesień, bo masę liści spadło. A tu jest z czego spadać, widzicie? Piękne drzewo. Szkło z ostatniego wypadu. Dzisiaj się wkopiemy tutaj. Zobaczymy, co wyjdzie. Tutaj jest jeszcze opona do wydobycia, aczkolwiek widzicie, że tu już jest ziemia. Śmieci nie ma, także wkopiemy się, zobaczymy. No i co? No i bądźcie ze mną. Przy okazji pozdrowionka dla Witolda Kosakowskiego. Bo on lubi wykopki. O, i na pierwszy strzał puszeczka. Co to jest? Steffi. War coś tam po niemiecku. Nie mam pojęcia, co to było, ale to chyba nie było piwo, tylko jakiś napój, tak mi się zdaje. No nic, kopiemy dalej. No, jakieś złomiki idą. Delikatne. Ale śmieci już tutaj dużo nie ma. Śmieci, surowce bardziej bym powiedział. Maść na ból tyłka wyszła, co po niektórym by się przydała. Tu jest jakiś Pręcisław. O. Szkło przestawić, bo on gdzieś mi tam idzie. A tu jest jeszcze jeden Pręcisław. O kurde, coś tu się robi. Mleko w kartoniku.
wyciągamy. No, chodź. Cofam, co powiedziałem, że nie ma śmieci. Tam jakiś ciągnik jedzie, czy coś takiego. Dobra. Makarony pozyskane. Jest pierwszy złomik. Surowiec, który wróci do gry. A my wyjmiemy ten wór, co nam się tutaj pokazał. Jest gumioczek, czy tam kozaczek. Czyżby garnek. O. Kolor, miedziana uszczelka chyba. Tak jest, pod silnika. Pełny. Może pieniędzy. Dobra, podejmiemy najpierw to, co jest u góry. A nie ma lekko. Co to mamy? Pokaż. Garnek mamy. Taki przerośnięty korzeniami. A w garnku musztardóweczka. To co? Cegły na bok. I wyciągamy następnego. Chodź. O, to był garnek z butem, takim eleganckim. Na wesele jakieś się nada. Pokaż, kotku, co masz w środku. Nic nie ma w środku. Ale sam garnek jest fajnym fantem. Pada. Kurde, jeszcze jeden garnek. Tu jest chyba jeszcze jeden. Tak jest, emaliowany. Także pozbieramy tutaj szkło, bo wyleciało, i będziemy działać z trzecim garnkiem. Dobra. A co to jest? O kurczę. Max Puden. A, powiem wam, że to był strzał. Patrzcie, aluminium, grubas, resztki rowera i tu jest jeszcze garnek, jeszcze jeden, czwarty. Kurde, ja jeszcze trzeciego nie wyciągnąłem. No dobra, ogarniamy temat. Proszę. Kurde, jaki fajny złomik wyszedł. I wsady do flamingówek. Aluminium, stal, wszystko wraca do gry. Huta czeka, wzywa z daleka. Śmieci do śmieci. Szkło do szkła. I wyjeżdża garnuszek. Niebieski, wiadomo, musi być niebieski. Zawał. Na szczęście nie serca. Dobra, to może podkopiemy się pod tego trzeciego, co? Co wy na to? O, tu jest jeszcze jakiś Pręcisław. No. No. Chodź. Czwarty. A w zasadzie trzeci, a w nim piąty. Rozumiecie coś z tej pokrętnej logiki? Kurde. Elegancko. A w tym jeszcze jest szkło. I serki homogenizowane. Ale coś było pod nim. Kurde. No co tu się robi? Co to jest? Ała. Kurde. To na 100% jest alum. Albo nierdzewka, ale raczej alum. No alum. Dobra. Czyli mamy taką kratkę z amelinium.
okraszoną korzonkami. Dobra, już jest elegancko. Nie wiem, z czego to mogło być, z jakiegoś grzejnika osłona czy coś takiego, nie mam pojęcia. Ale wraca do huty, wiadomo. To jest kolejny garnek. No nie, to był czajnik. Kurde, dzisiaj AGD idzie, zdecydowanie idzie AGD. Was is das? Kurczę, co to jest? To idzie. Co to jest? O kurde, patrzcie jaka pokrywka. To nie jest od frani przypadkiem. Jeszcze jakaś nakrętka. To nie jest od frani. Może być chyba od frani, nie? Kurde, elegancko. Dobra. Wyciągamy blachę. Dokopiemy się do tam jeszcze jednej blachy. O, taka grubościenna, fajna. To jakaś ruła była. Dobrze, bierzemy. O, tu coś jest. Tu coś jest. Nie wiem, czy wy to widzicie. Tu jest taki fajny pręciur. Tylko, że chyba będzie ciężko go wydobyć. Ale jest potencjał. Wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Czymże jesteś? Nie wiem, ale to są rurki, a nie pręty. Bo się połamały, aż o pełne wody są. Dobrze, bierzemy. Albo i nie wyjdzie. Ale do opony, tak, część rowerowa. O, i patrzcie co wyszło. Fi for men. Deodoranti. Dobrze. Plus widełki rowerowe. Też wrócą do huty. O, tu jest jeszcze taki gruby, fajny jakiś hok. Bieremy. No i jest jakaś blacha, ale taka zachruściała, że fety w huty, w hucie Katowice nie będzie. No niestety. Aczkolwiek innym razem to sprawdzimy. Bo wiecie co? Bo spójrzcie, co tu się zrobiło. Tyle muszę, znaczy muszę, chcę dotargać na skup. Tu jest jeszcze ta frania. I dwa wory śmieci wyjeżdżają. Szkło oczywiście zostaje, czeka na taczkę. To co? To z tych pięknych okoliczności przyrody. Żegnam się z wami. Trzymajcie się, papaty. Dzięki, że byliście ze mną na wykopkach.